Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest taki bardzo ważny temat, który Kościół rozwiązuje w zasadzie jednym zdaniem. Jednym dosyć często powtarzanym zdaniem. Jest to temat godności człowieka. Ten świat uwielbia mówić o godności człowieka. I niestety nie postrzega tej godności jako pewnej naturalnej właściwości, którą człowiek posiada jako istota stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Oczywiście tym bardziej nie widzi tej godności jako tej wynikającej z nadprzyrodzonego powołania, z udziału w boskiej naturze poprzez łaskę uświęcającą. Oczywiście o tym ten świat nie wie lub też nie chce wiedzieć. Ten świat, gdy mówi o godności człowieka, to używa tej godności jako wyjaśnienia, jako wymówki do tego, żeby popełniać wszelkie możliwe grzechy, żeby zanegować Boże prawo, żeby zanegować obiektywną moralność. Do tego służy temu światu godność człowieka. Oczywiście tak pojęta godność człowieka nie ma nic wspólnego z godnością. Godność człowieka wynika właśnie z tego, że otrzymał rozum i wolną wolę. Rozum, który jest w stanie poznać dobro i wola, która jest po to, aby ukierunkowała tego człowieka na to dobro. A człowiek, który to odrzuca, który postrzega swoją godność właśnie w tym, że może zrobić co chce, że może wzgardzić prawdą, że może wzgardzić dobrem. Oczywiście taka godność jest parodią, jest w istocie porzuceniem swojej godności. Jest w istocie porzuceniem tej rozumności ludzkiej natury. Ale w zasadzie nie o tym tutaj ma być mowa. Całą tą naukę tego świata, czy myśl tego świata o godności człowieka, Kościół w swojej tradycyjnej liturgii w zasadzie zbija jednym zdaniem. Jednym tak bardzo znanym zdaniem: pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jakże piękne jest to zdanie, jak bardzo powinniśmy to zdanie właśnie dzisiaj kosztować na początku okresu Wielkiego Postu. Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Najpierw pamiętajmy o tym, że jesteśmy słabi, że jesteśmy prochem, że jesteśmy absolutnie od Pana Boga zależni. Jesteśmy prochem. Był czas, kiedy nas nie było i wcale nie musimy być. Nie jesteśmy konieczni na tym świecie. Jesteśmy dlatego, że tak Pan Bóg zechciał. Jesteśmy dlatego, że zostaliśmy wyrwani z nicości, a wcale być nie musimy. Wzięci z prochu tego ziemi i do tego prochu ziemi wrócimy. A więc jesteśmy niekonieczni. To jest tak bardzo ważne, żeby to zrozumieć. No. Z jednej strony godność, o której marzy ten świat, godność, która w istocie sprowadza człowieka do poziomu zwierzęcia. Z drugiej strony Kościół, który przypomina nam: prochem jesteś, słabi jesteśmy, grzeszni jesteśmy, zależni jesteśmy, niekonieczni jesteśmy, przypadkowi w pewnym sensie jesteśmy, w tym sensie, że niekonieczni, nie musimy wcale być, nie musielibyśmy być, a kiedyś też nas nie było. Prochem jesteśmy i w proch się obrócimy. Śmierć jest naszym końcem. Każdego z nas dotknie i tutaj ta godność człowieka, już światowa godność człowieka, już się kończy. Co to za samostanowienie, co to za wielkość człowieka, która kończy się w trumnie, która kończy się rozkładającym się mięsem. Cóż to jest za niby godność i wielkość? Cóż to jest za samostanowienie, które trwa tak krótko i kończy się tak marnie? Godność, prawdziwa godność człowieka właśnie zaczyna się tam po śmierci, tam w naszym powołaniu, w tym życiu wiecznym. I to oczywiście, aby to powołanie spełnić, aby do tego celu dojść, potrzebujemy już tutaj na ziemi żyć zgodnie z tą godnością, czyli tym naszym rozumem się kierować, a nie kierować się naszymi zachciankami, a nie porzucać tą drogę rozumu, porzucać Boże prawo,
które może zostać przez nasz rozum poznane. W proch się obrócimy. Śmierć. Być może nic tak dobitnie nam nie pokazuje, jak bardzo słabi, jak bardzo zależni jesteśmy, jak bardzo przypadkowi, znowu w tym sensie, niekonieczni jesteśmy, jak właśnie śmierć. Ta rzeczywistość, z którą każdy człowiek musi się skonfrontować. Nic nie jest tak pewne jak śmierć, nic tak niepewne jak jej godzina. W tym jednym zdaniu Kościół pokazuje nam, że znikąd się wzięliśmy, że zostaliśmy wyrwani z nicości, że konieczni nie jesteśmy i że wrócimy do tej ziemi, że wrócimy do tego prochu, że śmierć jest tym kresem ludzkiej pychy. To Kościół nam tak pięknie pokazuje w tym jednym zdaniu. Gdy ten świat te swoje mrzonki powtarza, do tej godności człowieka, która w istocie jest jego upodleniem, zezwierzęceniem, to Kościół powtarza to jedno piękne, proste zdanie. Oczywiście Kościół w swojej tradycyjnej liturgii, bo współczesna teologia Kościoła, jak w większości obszarów i tutaj pozwala się ponieść, porwać temu światowemu tchnieniu, pozwala się uwieść tym światowym myślom i też tak dużo mówi o tej ludzkiej godności, niekoniecznie właśnie pojęte jako ta prawdziwa godność. I w teologii Kościoła możemy dostrzec to nadmierne podkreślanie ludzkiej godności, zastępowanie Bożych praw właśnie prawami ludzkimi. To ciągłe, nieustanne podkreślanie tej ludzkiej godności może to być i w teologii Kościoła w jakiś sposób niebezpieczne. Ale my wróćmy do tego, co dotyczy tutaj nas, do tego popiołu, tego prochu ziemi. Prochem jesteśmy i w proch się obrócimy. Pamiętajmy o tym i tym bardziej bądźmy zadziwieni, zachwyceni tym, do czego Pan Bóg nas powołał. Powiem, to jest ten wielki paradoks. Dzisiaj również święty Paweł w swojej lekcji używa tych paradoksów, aby pokazać, jak wielkie rzeczy dokonują się przez jak małe rzeczy, że jak często on jako apostoł wraz z innymi apostołami jest postrzegany jako ostatni, że on jest jakby zabijany, a jednak żyje, ubogi, a jednak ubogaca wszystkich. Te paradoksy, które już tam święty Paweł zauważa, i ten paradoks dostrzegamy dzisiaj w tym popiele i w naszym powołaniu. Prochem jesteśmy i w proch się obrócimy, a jednak zostaliśmy powołani do tego, aby radować się radością Trójcy Przenajświętszej. I tym bardziej właśnie mając tą świadomość, jak bardzo słabi, ułomni, grzeszni jesteśmy, jak bardzo niekonieczni jesteśmy, mając tą świadomość, tym bardziej niech nas zadziwi to, do jak wielkich rzeczy Bóg nas powołał. I patrząc na tabernakulum, patrząc na to, że Bóg dla nas, dla tego prochu ziemi, chce zostać pod postacią pokarmu, tym bardziej niech nas to zadziwi. I tym bardziej prośmy teraz Pana Jezusa, abyśmy potrafili dostrzec naszą słabość, naszą kruchość, abyśmy potrafili zadziwić się tym wielkim powołaniem, do jakiego wezwani zostaliśmy. I naprawdę w tym okresie Wielkiego Postu, abyśmy potrafili to nasze życie odmienić, naprawdę zawalczyć z naszym grzechem, pamiętając o tej naszej słabości, pamiętając o tej o śmierci, która nas czeka, o naszej grzeszności, o tym wielkim powołaniu, które tutaj musimy zrealizować. Niech ten czas naprawdę będzie dla nas czasem nawrócenia, czasem zmiany. Pamiętajmy, że czas Wielkiego Postu jest przede wszystkim po to, żeby walczyć z naszymi grzechami. I walczmy naprawdę stanowczo, konkretnie postanówmy sobie, z czym koniecznie musimy walczyć, z jakim grzechem musimy koniecznie tą walkę podjąć i walczmy po to, aby to wielkie powołanie, do którego ten proch ziemi, do którego my zostaliśmy wezwani, aby to wielkie powołanie było naszym udziałem, abyśmy go nie przegapili, tego naszego jednego, prawdziwego celu. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.